Czy masz świadomość? Priorytetem uczynić już teraz rozwój krajowej infrastruktury światłowodowej, stworzyć plan, określić kamienie milowe i harmonogram oraz monitorować jego wykonanie, tak by możliwie szybko nadrobić dystans do europejskiej czołówki, stworzyć infrastrukturę światłowodową miejską dla urzędów, przedsiębiorstw, domów i mieszkań, a także na terenach słabo zabudowanych, jeśli tylko to możliwe, i uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami regionu. Stworzyć infrastrukturę światłowodową przy autostradach, drogach szybkiego ruchu i drogach krajowych. Paweł Wypychowski, ekspertyza Mega Ustawa 5G. Czy ta księga rzeczywiście jest biała? Priorytetem jest dla mnie przeniesienie relacji między państwem a obywatelem z urzędów do telefonu komórkowego. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa gościem i moim gościem jest pan Karol Skupień, prezes zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, dlaczego obywatele powinni interesować się działaniami rządu i korporacji w zakresie 5G i światłowodów? Panie redaktorze, w promocji 5G powiedziano bardzo dużo w mediach. Wśród tych popularnych informacji jest dużo prawdziwych faktów, dużo mitów, które niekoniecznie są prawdziwe. A społeczeństwo powinno się interesować, dlatego że mówimy tutaj po pierwsze o jednak zupełnie nowoczesnych rozwiązaniach, które mają również swoje zagrożenia, ale również dlatego, że mówimy o bardzo dużych pieniądzach, które w jakiejś części są również dotowane z pieniędzy obywateli, więc myślę, że obywatele zdecydowanie powinni wiedzieć, na co wydawane są pieniądze. A jakie fakty i mity krążą tutaj wokół tej tematyki, które pan uważa szczególnie powinny być znane nam, obywatelom? No, szczególnie dużo w ostatnich latach powiedziano o technologii 5G. I tutaj rzeczywiście, pomimo że jest to, może zacznijmy od tego, że jest to bardzo dobra technologia, jest to nowoczesna, bardzo dobra technologia, natomiast wokół niej powstał jakiś ogrom mitów wynikający z tego, że naszym zdaniem ta technologia jest sztucznie promowana z jakiegoś powodu i mówi się o niej dużo lepiej niż faktycznie jest. To znaczy ta technologia jest dobra, nie ma potrzeby, żeby ją krytykować, nie ma też potrzeby, żeby jakiś szczególny sposób ją preferować. To jest dobra technologia i ona obroni się sama, tak? Natomiast my jesteśmy zdziwieni, że ta technologia jest otoczona zespołem pewnych mitów, które chyba służą temu, żeby uwiarygodnić, uzasadnić, naszym zdaniem nie do końca potrzebne wsparcie z pieniędzy publicznych dla tej technologii. Tu jako przykład podam opowiadanie, że dzięki 5G będziemy mieć ogromny rozwój technologii medycznych, będziemy operowani jako ludzie przez lekarzy, chirurgów zdalnie z technologią 5G. Proszę Państwa, jest to bajka, mowa o zdalnych operacjach, była już przy promocji technologii 4G. Jestem przekonany, że kiedy będziemy promować 6 i 7G, dalej będzie używany ten argument. Natomiast prawda jest taka, że nikt w sferach medycznych w ogóle o tym nie słyszał, nie ma nawet takich eksperymentów. Technologia pracy zdalnej oczywiście istnieje, ale szanowni Państwo, ja bym chciał, żeby ktoś spróbował najpierw zdalnie naprawić mój samochód, a dopiero później
wykonywał na mnie operacje, a póki co zdalnej naprawy samochodów jeszcze nikt nie testuje, więc jesteśmy tak bardzo daleko od koncepcji operacji medycznych z wykorzystaniem 5G, że naprawdę przy 7G cały czas nie będziemy tego robić. To są te mity, które naszym zdaniem zupełnie nie są potrzebne. A pan reprezentuje sektor małych firm telekomunikacyjnych. Jest pan prezesem Krajowej Izby Komunikacji Internetowej, przypomnę. Niech mi pan powie, rozumiem, że są jakieś spięcia między firmami małymi telekomunikacyjnymi, a dużymi korporacjami właśnie z tego sektora. Gdzie tutaj są te spięcia, a gdzie różnica, co tutaj się dzieje między państwem? Ja myślę, że spięcia to jest źle powiedziane. My ze sobą konkurujemy. Dużo takich problemów, które ostatnio się pojawiają w tej konkurencji, to jest niestety bardziej problem administracyjny, który w jakimś stopniu preferuje czy jakąś technologię, czy właśnie jakąś wielkość, tak? Czyli jeśli pojawiają się mechanizmy prawne, które sprawiają, że mały przedsiębiorca nie jest w stanie wykonać czegoś, chociaż bez tej ustawy by był, tak? Czyli technicznie jesteśmy w stanie coś wykonać, ale jakieś obwarowania prawne eliminują nas z rynku, no to tu mamy żal, tak? No trudno mieć żal też z kolei do dużego konkurenta, że korzysta z tych przywilejów, które gdzieś tam mu się przytrafiły, natomiast rzeczywiście ta dyskryminacja istnieje. No, jednym z moich głównych celów jest walka z dyskryminacją, tak? Czyli próba wpływania na to otoczenie prawne w taki sposób, aby mali, duży, średni wszyscy mieli tę samą szansę rozwoju. I tu z tym mamy problem, ale ja kieruję ten problem bardziej niestety do administracji niż do naszych konkurentów. A jakiś taki konkretny przykład tej dyskryminacji, który byłby zrozumiały z punktu widzenia zwykłego obywatela? No, on jest trudny do wyjaśnienia tak merytorycznie, ale konkluzja myślę, że będzie zrozumiała. Szanowni Państwo, jeśli w Waszym mieście macie kanalizację największego polskiego operatora i obok jest młodsza infrastruktura małej lokalnej firmy, no to istnieje bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że ta malutka nowa infrastruktura małej polskiej firmy wnosi opłaty za zajęcie pasa drogowego, a największy operator, który ma gigantyczną, wielką infrastrukturę, ma to od polskiego państwa za 0 zł. Tak? Pozostaje nam konkurować z kimś, kto nie wnosi opłat takich, jakie my wnosimy. A z czego to wynika, że właśnie tak państwo, czyli nasza wspólnota traktuje dużą korporację, małą firmę polską? Znaczy, to jest problem nierównego traktowania przez administrację. Wynika to ze starych przepisów, z tego, że jakby ten największy operator w Polsce jest spadkobiercą niegdyś wielkiej firmy państwowej. Kiedy powstawały przepisy o tym, że tamta stara infrastruktura ma nie podlegać opłatom, to była infrastruktura państwowa, więc wtedy wydawało się to zrozumiałe i nikt nie protestował. Natomiast w chwili, kiedy to przedsiębiorstwo zostało sprzedane, tak, w ręce po pierwsze prywatne, po drugie partnera zagranicznego. Ja przypomnę słuchaczom, mówimy o telekomunikacji polskiej. Tak, która została sprzedana i później powstały przepisy o obowiązku wnoszenia opłat, no to te przepisy dotyczyły już tylko nowej infrastruktury, a starej nie, tak? No więc jakby efektem końcowym tych zmian prawnych, zmieniających się w czasie przepisów, jest to, że no kiedyś była tylko jedna firma, był monopol państwowy i ta firma nie wnosi opłat, tak? A jest spadkobierca, ktoś, kto kupił infrastrukturę tej firmy, dalej nie wnosi opłat, a wszystkie firmy, które powstały potem, czyli nasze firmy również, kilka tysięcy małych, średnich, lokalnych polskich przedsiębiorców, no niestety te opłaty wnosi. Uważamy to za dyskryminację, nie może być tak, że prowadząc tę samą działalność, jeden przedsiębiorca płaci, drugi nie, to należy zlikwidować. To jest pierwszy przykład, taki myślę zrozumiały i wygodny. Teraz w tej chwili pojawia się więcej przykładów, no na przykład w tej chwili spieramy się tutaj dość mocno z administracją o zasady rozdawania, przyznawania dotacji unijnych na budowę infrastruktury.
Znowu te zasady, Szanowni Państwo, w ubiegłym, poprzednim rozdaniu zostały skonstruowane w taki sposób, że mali i średni przedsiębiorcy w ogóle nie byli w stanie uczestniczyć, ubiegać się o te środki. No powiedzmy, że kilku średnim się udało, małym w ogóle. Efekt działania administracji jest taki, że 80% środków przeznaczonych na budowę infrastruktury trafiło do firm z kapitałem zagranicznym, a tylko 20 do polskich. No jest to dla nas skrajnie niezrozumiałe i niewłaściwe. Ja jeszcze tutaj zwrócę uwagę, że mamy taką specyficzną sytuację w Polsce, że mamy część przedsiębiorstw dużych, część małych i te małe i średnie to są z reguły przedsiębiorstwa polskie, natomiast te wielkie są częścią korporacji zagranicznych, więc tutaj jeśli administracja tworzy takie mechanizmy przyznawania środków unijnych, że są one dostępne wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw, no to po pierwsze dyskryminuje małych, ale po drugie celowo bądź nie przeznaczone dla Polski pieniądze unijne kieruje dla przedsiębiorców zagranicznych. Jest to dla nas kompletnie nieuczciwe, niezrozumiałe i złe dla rynku. Ja rozumiem, że to ten proceder trwa nie od paru lat, tylko od momentu wejścia Polski do Unii. Generalnie tak. To znaczy muszę przyznać, że mali i średni przedsiębiorcy mieli szansę otrzymać część środków w pierwszym rozdaniu, które było najmniejsze, gdzie tych pieniążków było jeszcze dość mało, gdzie jeszcze duże przedsiębiorstwa nie były na tyle zorganizowane, aby na szeroką skalę budować w Polsce infrastrukturę. Wtedy część tych środków udało się pozyskać. To była mniejsza część, kiedy te sieci zaczęliśmy budować jako polscy przedsiębiorcy. No wtedy okazało się, że duże przedsiębiorstwa no w jakiś sposób zaczęły się tym interesować oczywiście i następne rozdania już były tworzone w taki sposób, że niestety tylko duzi byli po prostu preferowani, tak, wprost, w warunkach przetargu byli preferowani wprost, także mali nie mieli szansy w ogóle wygrywać takie punkty. Czyli rozumiem, że działo się to i za rządów PSL i dzieje się to za rządów PiS-u. Niestety tak, niestety jest to problem ponadpartyjny, czyli poprzedni rząd i ten robił to w podobny sposób. Ja mówię o tym dlatego, że jesteśmy w przededniu rozdania kolejnych transzy, ogromnych środków. No i niestety obawiamy się, że będzie podobnie, tak? Czyli w tych transzach kolejnych, pomimo że te rozmowy z rynkiem cały czas trwają, no to część zasad już wiemy, że będzie bardzo trudnych do spełnienia. No przez średnich, bo tu mali to właściwie są eliminowani w ogóle co do zasady przez polską administrację, to powiedzmy szczerze, to nie jest wina naszych konkurentów, no chyba, że mieli na to wpływ. Natomiast to polska administracja tworzy zasady tak, że mali polscy przedsiębiorcy, których jest bardzo dużo i którzy dzięki tym środkom mogliby się rozwinąć, ale mogliby też rozwinąć polską telekomunikację, tak, budując infrastrukturę, która pozostałaby w rękach polskich. No niestety te decyzje sprawiają, że większość małych polskich przedsiębiorców jest eliminowana co do zasady. Część średnich być może będzie w stanie wystartować w konkursach. Natomiast czy będą mieli szansę te konkursy wygrać i uzyskać dotacje, tego jeszcze nie wiemy, bo no, końcowe zasady nie są jeszcze ogłoszone, natomiast no, widzimy tu naprawdę bardzo wiele problemów, które mogą sprawić, że te pieniądze ponownie trafią do firm z kapitałem zagranicznym. Powiem szczerze, że pan bardzo mnie zaskoczył. Ja tego nie wiedziałem, że korporacja Orange nie płaci za infrastrukturę, za część infrastruktury, dostępu do infrastruktury publicznej. To też ciekawe u państw, my zresztą w Tygodniku Spraw Obywatelskich często o tym piszemy, ale to zaakcentuję, że mimo wszystko powtórzę, że taki paradoks, że z jednej strony duże korporacje mówią dużo o wolnym rynku, o konkurencji, o tym, że ten wolny rynek działa i powinien działać, a z drugiej strony no, są takie procedury, o których pan wspomniał. Natomiast mnie też zaciekawiło to, co pan powiedział, że to w sumie wina administracji. Myślę, że tak, że jak obserwuję
funkcjonowanie różnych ministerstw, agent naszego państwa, mojego państwa od dekad, to myślę, że jest tu część racji. Ale z drugiej strony powiedział pan coś takiego, że chyba, że korporacje miały na to wpływ, na takie czy inne zasady gry. No i tutaj mówiąc szczerze, tak też właśnie z doświadczeń z różnych sektorów, z różnych frontów kampanii obywatelskich, które prowadzimy, mam głębokie przeświadczenie, że jednak lobbying w tym obszarze trwa, czy zakulisowy, czy taki w postaci soft power, miękkiego lobbyingu rzecznictwa, żeby duzi byli coraz więksi, a mali, no, żeby byli w kącie. Co pan na to? Wie pan, lobbying to takie słowo, które kojarzy się z działaniami niekoniecznie legalnymi. Moim zdaniem lobbying można wykonywać w sposób legalny albo nielegalny. Dopóki lobbying jest legalny, to należy go uprawiać i nie mamy żalu, że ktoś idzie w sposób formalny, zgłasza publicznie w konsultacjach legalnych poprzez na przykład izbę gospodarczą jakieś postulaty, które byłyby korzystne dla dużych firm. Natomiast po to mamy polski rząd, po to całą administrację rozbudowaną, żeby analizowało wszystkie konsultacje, wszystkie opinie zgłaszane i przez dużych, i przez małych, i przez polskich, i nie przez polskich. I ustosunkowało się do tego i wybrało lepsze rozwiązanie. I tutaj widzimy problem, co się dzieje poza oficjalnym kanałem lobbyingowym tego, nie wiem, albo może o wszystkim nie można mówić. Natomiast no, oficjalne kanały oczywiście wspierają, są izby gospodarcze, które w sposób legalny jakby zachęcają administrację do tworzenia jakichś aktów prawnych w ten sposób. Natomiast namoga, polska administracja powinna wspierać polską przedsiębiorczość. Zresztą obecna akurat władza bardzo dużo o tym mówiła i mówi, że wspiera polskich małych i średnich przedsiębiorców. Ja nawet nie chcę się tutaj z tym spierać, bo myślę, że jakby sam potrafiłbym wskazać takie gałęzie gospodarki, w których rzeczywiście tak jest. Natomiast w naszej gałęzi tak nie jest. W naszej części eliminuje się polskich przedsiębiorców i wzmacniane są duże korporacje, więc jest to w sprzeczności z tym, co słyszymy o kierunkach wspierania gospodarki od polskiego rządu. No, być może ten nasz sektor jest na tyle mały w sensie ilości przedsiębiorstw, że nie umiemy się z tą informacją przebić do mediów, dlatego dziękuję panu za ten wywiad, że mogę takie słowa powiedzieć, ale u nas tak jest i trzeba to powiedzieć wprost. W telekomunikacji polska administracja wspiera duże firmy. No smutne to. A jednocześnie zdaję sobie sprawę, że tak, tak jest. Znaczy, nie dziwi mnie to, obserwując ten rynek telekomunikacyjny. Panie prezesie, mamy do czynienia z sieciami światłowodowymi, mobilnymi i radiowymi. One mają swój żargon techniczny. Ale mnie interesuje to, czy firmy telekomunikacyjne rozwiązują, raczej preferują któreś z tych sieci w sposób jakiś szczególny. No i jak to się ma do interesów obywateli, zarówno takich z obszaru zdrowotnego, jak i też interesów obywateli związanych z płaceniem za rachunki? Szanowni Państwo, tutaj nasza Izba preferuje normalność, czyli dla nas normalność to jest używanie technologii stacjonarnych, rozwiązania stacjonarnych i technologii mobilnych. To znaczy, jeśli mieszkamy w domu, zdecydowanie lepszym łączem jest łącze światłowodowe. Wszystkie łącza stacjonarne powinny być naszym zdaniem o tyle, ile to jest możliwe,
budowane w technologiach światłowodowych. Jest to technologia zdecydowanie lepsza od radiowych. Możemy osiągać dużo większe przepustowości, przy okazji eliminując właśnie ten szum radiowy, o którym ostatnio przy technologii 5G było tak dużo mowy. No, technologia światłowodowa właściwie nie generuje żadnego szumu i te potężne przepustowości, jakie mamy w sieciach, powinny być zdejmowane na światłowód tak często, jak to możliwe. My nie jesteśmy zwolennikiem, żeby tutaj cofnąć się technologicznie i powiedzieć, dobrze, wyrzućmy telefony komórkowe, nie używajmy technologii mobilnych w ogóle. To nie o to chodzi, proszę Państwa, ale chodzi o to, żeby technologii radiowych mobilnych używać tam, gdzie one są potrzebne, tak? Czyli kiedy wychodzimy z domu, używajmy telefonu komórkowego, ale kiedy wracamy do domu, tak, kiedy jedziemy samochodem, no trudno, żebyśmy ciągnęli za sobą światłowód. Miejmy ten telefon komórkowy, niech on do tego służy, żeby tam też coś przeczytać czy obejrzeć na tylnym siedzeniu. Natomiast kiedy wracamy do domu, przestawiajmy się na technologie światłowodowe. To byłoby rozwiązanie, które byłoby technicznie poprawne, zmniejszałoby szum radiowy zdecydowanie, natomiast nie obciążałoby nas niepotrzebnie promieniowaniem, którego będzie bardzo dużo, jeśli zrezygnujemy ze światłowodu i będziemy tłumaczyć społeczeństwu, że przecież wszystko da się zrobić w 5G, więc po co nam technologie światłowodowe? Proszę Państwa, jeśli wycofamy się z technologii światłowodowych w firmach, w domach, tam gdzie jest to właściwe i uwierzymy korporacjom, że wszystko da się zrobić na 5G, rzeczywiście wpadniemy w sytuację, że tego szumu radiowego będzie po prostu niepotrzebnie 1000 razy więcej. I my tu naprawdę nie jesteśmy przeciwnikami technologii 5G, bo to w ogóle nie o to chodzi, ale jesteśmy przeciwnikami sztucznego promowania tej technologii, która nie wiadomo czemu miałaby zastępować światłowód. Nie ma takiego powodu, światłowód jest lepszy i zdrowszy. Natomiast no, widać tu drugie dno, proszę Państwa, no, technologie 5G są w ogóle niedostępne dla małych i średnich przedsiębiorców, bo mogą je budować wyłącznie potężne korporacje międzynarodowe, a światłowód mogą robić zarówno duże korporacje, jak i małe polskie firmy. No pewnie jest to jeden z powodów tego silnego lobbingu, żeby jednak z jakiegoś powodu promować 5G, co naszym zdaniem jest błędem. Ja jeszcze raz powtórzę, nie jesteśmy przeciwnikami tej technologii, ale należy ją używać właściwie, czyli tam, gdzie rzeczywiście potrzebujemy łączy mobilnych. Do łączy stacjonarnych technologia 5G jest niewłaściwa i generuje niezdrowy, nadmiarowy, nikomu niepotrzebny szum radiowy. A poza tym ta technologia jest mimo wszystko gorsza od łączy światłowodowych. A mógłby Pan wyjaśnić tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, o co chodzi z tym szumem radiowym i z promieniowaniem? No, chodzi o to, że jakby mówiąc o szumie radiowym, mam na myśli tutaj promieniowanie, które oczywiście, że jest szkodliwe, proszę Państwa. No, pewnie tutaj też nie będę demonizował, bo wszyscy używamy technologii radiowych, każdy z nas ma w kieszeni telefon komórkowy, więc może nie demonizujmy, że za chwilę wszyscy od tego umrą. Natomiast nie ma moim zdaniem w ogóle powodu, aby siłę tych nadajników radiowych ciągle wzmacniać i wzmacniać i wzmacniać tam, gdzie nie ma potrzeby. Moim zdaniem nowoczesnych technologii powinno się używać właściwie i tutaj nadmiar wszystkiego, naprawdę nawet nadmiar witamin może szkodzić, więc na pewno nadmiar promieniowania również jest szkodliwy. I teraz, proszę Państwa, no, szumu radiowego, czyli szkodliwych fal promieniowania jest tym więcej, im więcej mamy transmisji na tym radiu. Tak? Dlatego jeśli zrezygnowalibyśmy ze światłowodu i całą transmisję, potężną transmisję, jaka jest w tej chwili na sieciach światłowodowych i jaka będzie, bo ona rośnie w bardzo szybkim tempie, gdybyśmy to wszystko zamiast światłowody wpinali w technologie radiowe, no to będzie coraz więcej promieniowania i to, co mogłoby być przesyłane pomiędzy miejscowościami, pomiędzy naszymi ulicami, pomiędzy naszymi domami bez użycia nadajników radiowych, no w technologii 5G będzie nadawane, przekazywane z użyciem technologii radiowych. Także no, jakby ta konstrukcja, którą my promujemy, że używajmy sieci nowoczesnych, komórkowych, mobilnych tylko tam, gdzie potrzeba, czyli kiedy rzeczywiście poruszamy się i potrzebujemy dostępu, taka konstrukcja sprawiłaby, że rzeczywiście tych fal radiowych byłoby dużo mniej, czyli mniej promieniowanie, które w nadmiarze jest szkodliwe, więc no, nie jesteśmy zwolennikami likwidowania nadmiarów.
Czyli rozumiem, że pan prezes wolałby, żeby na przykład polskie szkoły podstawowe, średnie czy uczelnie, czy szpitale, czy przychodnie miały, jeżeli już potrzebują dostępu w środku do internetu, żeby on nie szedł Wi-Fi, tylko kablem, tak? Znaczy, szanowni państwo, znowu, każda technologia jest właściwa do czegoś, tak? Do czegoś służy, więc jeśli komputery są w biurze połączone, stoją stacjonarnie w jednym miejscu przy biurku, należy ich podpiąć kablem. Wtedy to Wi-Fi nie pracuje. Natomiast jeśli w jakimś miejscu jest potrzebne, nie wiem, poruszanie się z tabletem, z komórką, nie będzie to jedno Wi-Fi. Natomiast to znowu sprawi taką sytuację, że z tych, nie wiem, 100 megabitów na sekundę, które są dosyłane do takiego szpitala, jeśli zrobimy wszystko po Wi-Fi, to będziemy mieć ogromną ilość promieniowania na poziomie no takim adekwatnym do przesłania 100 megabitów, tak? Jeśli 90 megabitów przesyłane do komputerów stacjonarnych prześlemy kablem, a Wi-Fi dalej będzie, ale będzie obsługiwać tylko tablety i dziesięciokrotnie mniejsze przepustowości, no to będziemy mieć na terenie tego obiektu dziesięciokrotnie mniej promieniowania. Dlatego my nie jesteśmy zwolennikiem, żeby likwidować te technologie radiowe, ale żeby stosować je z umiarem. Wtedy zachowamy taki rozsądny balans między używaniem nowoczesnych technologii, nie cofaniem się w rozwoju, ale likwidacją nadmiarów szkodliwych. To kolejne pytanie jest związane z regulatorem rynku w Polsce, tego rynku telekomunikacyjnego. W Polsce jest to Urząd Komunikacji Elektronicznej. I czy ten regulator rynku plus ustawodawca, czy on preferuje którąś z tych technologii, o których rozmawiamy, czyli z jednej strony, nie wiem, światłowody, z drugiej strony, no tak w uproszczeniu, mobilne technologie. Szanowni państwo, ja nie chcę tutaj nie mówić o preferencji samego regulatora, natomiast jeśli, tak jak pan tutaj zasugerował, dodamy do tego ustawodawcę, to już niestety tak, to już tę preferencję widzimy. Ja przyznam się szczerze, że sam tutaj zwracałem uwagę przy legislacjach w ciągu ostatnich lat. Tylko wyjaśnię, ustawodawca to mamy na myśli posłów i senatorów, tak? Czy ministerstwo? No, wie pan co, tak szczerze mówiąc, bardziej niestety ministerstwo, bo posłowie oczywiście głosują, ale w sprawach no tak skomplikowanych, bo to są, pamiętajmy, regulacje dotyczące nowych technologii, to nie ma się co oszukiwać. Przeciętny poseł czy senator niespecjalnie ma szansę rozumieć te wszystkie zagadnienia, dlatego no, z praktyki mogę powiedzieć, że większość tych przepisów tworzy ministerstwo, a Sejm i Senat jedynie je głosuje. Tak? Czyli ministerstwo wcześniej cyfryzacji, a teraz? Teraz KPRM. Tak. Czyli Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. No i właśnie, jak tutaj jest z tą preferencją? No, szanowni państwo, były tutaj, był ciąg przepisów, który no miał wprowadzić ułatwienia dla sieci 5G. No, powiem szczerze, że część tych przepisów udało się zmienić, bo były no takie pomysły, że wręcz kabel światłowodowy tutaj miałby inne opłaty, inne koszty użytkowania w zależności od tego, czy służy technologii 5G, czy nie. Część takich pomysłów udało się zablokować, no wprost wykazując tutaj niezgodność z prawem unijnym. A mówi Natomiast pan o, powiedzieć, przepraszam, mówi pan o projekcie ustawy Mega Ustawa 5G, czy jakimś innym dokumencie? Między innymi przy tych pracach były takie propozycje. No, wie pan, tych projektów ustaw jest sporo. My właściwie jako Izba Gospodarcza muszę powiedzieć, że nie ma tygodnia, nie dostajemy jakiejś propozycji, jakiejś legislacji do opiniowania. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast no, rzeczywiście my staramy się tutaj powoływać na akty unijne, które no, właściwie zakazują tej dyskryminacji technologicznej. I no, powiem szczerze, że dla nas to jest trochę przykre, że jako polscy przedsiębiorcy, widząc jakieś nieuzasadnione tutaj dążenia do wspierania technologii
która jest wdrażana wyłącznie przez zachodnie korporacje, no przekonując polską administrację, musimy się powoływać na akty unijne. To tak jakoś jest nie po kolei. Wydaje nam się, że coś tu jest nie tak, jak powinno być. Mhm. Czyli rozumiem, podsumowując ten wątek, że zmian w legislacji, w prawie jest mnóstwo, ale kierunek jest, jeśli chodzi o te zmiany, taki, że sprzyjający dużym podmiotom, dużym korporacjom, a małe i średnie dostają po głowie, tak? Tak. No dobrze, to kolejne pytanie. 3 lata temu podniesiono 100-krotnie limit poziomu dopuszczalnego natężenia promieniowania elektromagnetycznego, o którym już wcześniej wspominaliśmy. Potocznie on jest nazywany, to promieniowanie nazywane jest elektrosmogiem. Podniesiono ten limit, przygotowując w ten sposób warunki do wdrożenia sieci piątej generacji 5G. Zapowiadano wtedy, że instalacje będą instalowane na masową skalę nadajniki internetu mobilnego, nawet co 50-100 metrów w centrach miast. Ja przypomnę słuchaczom, mnóstwo materiałów, podcastów, tekstów, wywiadów poświęciliśmy tej sprawie, ale tutaj do pana prezesa mam pytanie, dlaczego ten proces wtedy się zatrzymał? Ale proces. Ten proces mówienia i wdrażania tych nadajników, które miały być właśnie masowo w miastach stawiane, i no, ta internet mobilny miał po prostu rosnąć jak grzyby po deszczu, te maszty. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Tak, była to jedna z bajek, która miała uzasadnić potrzebę szybkiej legislacji. Szanowni Państwo, no nadajniki nie urosły jak grzyby po deszczu z kilku powodów. Pierwszy jest formalny, nie mamy ogłoszonej jeszcze aukcji 5G przez prezesa UKE. W związku z tym z powodów formalnych, tak, formalno-technicznych, budowa tej sieci w ogóle nie jest możliwa. Tak? Więc z jednej strony szybko tworzy się legislację, a później zatrzymuje się ją gdzieś w innym miejscu, możliwość jej zastosowania. Także tutaj działania administracji były bardzo niespójne. Natomiast to jest taka przeszkoda formalna. Natomiast jest jeszcze druga formalna. Szanowni Państwo, no, w Polsce nie ma rynkowej potrzeby zbudowania tak gigantycznej ilości nadajników 5G, jak się o tym mówiło, wtedy promując te przepisy i potrzebę dopuszczenia tutaj większych poziomów mocy promieniowania. Prawda jest taka, że nadajniki będą, jak już odbędzie się ta aukcja, jak już częstotliwość zostanie sprzedana, to się wreszcie wydarzy, na to już wszyscy czekają już tak długo, że chyba już rynek przestał w ogóle rozmowy o tym traktować poważnie, to jak się to już wszystko wydarzy, częstotliwość zostanie sprzedana, operatorzy dostaną możliwość budowania tych nadajników, to też nie zbudują tych nadajników co 50 czy co 100 metrów, tylko zbudują tam, gdzie jest taka potrzeba, tak? Czyli gdzie mają duże zagęszczenie odbiorców i tylko tam te nadajniki zostaną, proszę Państwa, zbudowane, bo przedsiębiorcy nie działają tak, jak to mówią politycy czy urzędnicy, że nagle pojawią się miliony nadajników co 50 czy co 100 metrów. Operator po prostu przeanalizuje obciążenia swojej sieci. Tam, gdzie ruch sieciowy jest bardzo duży i operator nie jest w stanie go przenieść, czyli zwyczajnie traci pieniądze, bo mógłby zarobić więcej, przeniosąc więcej ruch, a go nie przenosi, no to wymieni nadajnik na nowszej generacji, aby była większa przepustowość, aby zarobić więcej. Z punktu widzenia przedsiębiorcy dokładnie tak to działa. Nie ma innych powodów, żeby
budować co 50 metrów nadajniki, z których nikt nie będzie korzystał i zwyczajnie nikt nie zapłaci za ich używanie, a koszt ich utrzymania będzie duży, bo przy budowie infrastruktury trzeba powiedzieć, że mówimy nie tylko o kosztach budowy, trzeba te nadajniki kupić, zbudować do nich światłowody, systemy zasilania i tak dalej, ale trzeba jeszcze właśnie co miesiąc zapłacić za prąd, za serwisowanie kabli, które się czasem uszkodzą, za dostęp do budynków, do bloków, do słupów. To są miesięczne koszty utrzymania, dopóki operator nie policzy, że dowieszenie kolejnego, choćby jednego, a nie tysiąca nadajników się opłaca, to tego nie zrobi, więc jeszcze bardzo wiele lat nie będzie tyle milionów nadajników 5G, ile zapowiadała administracja, promując swoje przepisy. A proszę mi powiedzieć, jakie grupy nacisku działały przy wdrażaniu czy próbach wdrażania technologii 5G w Polsce? Tutaj mówi się w korytarzach czy w kuluarach o tym, że Amerykanie chcieli wylobować wśród Europejczyków, ale też wśród Polaków w szczególności, zamknięcie rynku telekomunikacyjnego na sprzęt z Chin. Pytanie też, jakie jest stanowisko rządu polskiego wobec postulatu wykluczenia Chińczyków? Czy to jest spór, panie prezesie, geopolityczny, czy czysto biznesowy? No i jak to się przekłada na polski rynek, w szczególności na nas, obywateli? Przekłada się źle. Jest to spór rzeczywiście, który zaczyna się na poziomie politycznym. On nie ma nic wspólnego z realnymi działaniami rynkowymi. To jest właśnie zakłócanie rynku. To jest to, czego przedsiębiorcy wolnorynkowi skrajnie nie lubią, czyli decyzje polityczne, które mówią, co mamy kupować, czego mamy nie kupować, jakiego sprzętu mamy używać, jakiego nie. To są skrajnie upolitycznione decyzje, które nam się bardzo nie podobają. I teraz tak, trzeba powiedzieć, że co do zasady ten spór polityczny o dopuszczenie bądź niedopuszczenie rynku chińskiego do polskiego 5G, no na świecie tak wygląda, że mowa jest o rynku 5G. Niestety polski rząd tutaj próbuje pójść dalej i propozycje ustaw, które w zakresie możliwości ograniczenia sprzętu azjatyckiego w naszych sieciach 5G jest rozbudowywane do takiej sytuacji, że możliwe będzie wyeliminowanie całego sprzętu azjatyckiego, nie tylko z 5G, ale również z sieci światłowodowych. I to jest dla nas coś kompletnie niezrozumiałe, na wyrost. I o ile ten spór dotyczący sieci 5G jest nam znany z innych krajów i staramy się jego nie ingerować, ponieważ reprezentuje przedsiębiorców polskich po pierwsze, po drugie nie mamy udziału żadnego w rynku 5G i nie będziemy mieć. Natomiast jeśli polski ustawodawca ten spór polityczny światowy z 5G po pierwsze przenosi do Polski naszym zdaniem zupełnie niepotrzebnie, po drugie rozszerza go jeszcze również na technologie światłowodowe, no to jest dla nas kompletnie niezrozumiałe. Natomiast czy polski rząd podziela usunięcie? No przygotowuje się do tego, czyli tworzy ustawę, która będzie pozwalała podjąć decyzję administracyjną o nakazie usunięcia sprzętu jakiegoś konkretnego na przykład przedsiębiorcy, czy konkretnego urządzenia, czy nawet konkretnego producenta, czyli dałoby się wyeliminować powiedzmy dwóch, trzech największych graczy azjatyckich z tego rynku. Oczywiście stworzenie samych przepisów teoretycznie tych firm jeszcze nie eliminuje, ale daje możliwość wydania decyzji administracyjnej, która to zrobi. A więc to jest powolne spacerowanie w tym kierunku. No, nie widziałem ustawy, która wprost zakazuje tym producentom azjatyckim sprzedaży sprzętu w Polsce, ale jest na biurku ustawa, która mówi, że odpowiednie ciało może wydać decyzję administracyjną i z czasem po wprowadzeniu ustawy no, ten sprzęt w praktyce wyeliminować. Ale ja do końca tego nie zrozumiałem, czyli przy okazji tych przepisów o eliminacji technologii chińskiej państwa usługi, kwestie rozwoju światłowodów mogą być
zablokowane lub wręcz zlikwidowane? Znaczy, szanowni państwo, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Sprzęt azjatycki jest niezwykle popularny na całym świecie, również w Polsce. Między innymi lokalne firmy telekomunikacyjne budujące sieci światłowodowe w Polsce masowo używają sprzętu produkcji azjatyckiej. Teraz niech się państwo zastanowią na spokojnie, dlaczego my ten sprzęt tak powszechnie używamy. Proszę państwa, trzeba powiedzieć wprost, bo jest to świetny sprzęt, jest świetną, ma świetną jakość i jest dostępny dla nas cenie. Tak? To jest sprzęt z najwyższej półki. Nawet w technologiach 5G, proszę państwa, są rozwiązania chińskie, których do tej pory nie potrafi nikt na świecie wyprodukować z tej jakości. Dodatkowo rozwiązania gorsze są droższe. Tak samo jest w naszych technologiach światłowodowych. My masowo używamy sprzętu azjatyckiego, dlatego że jest świetnej jakości i jest dla nas dostępny w cenach. Jest jeszcze wiele innych powodów. Na przykład takich, że azjatyckie firmy budują w Polsce zespoły serwisowe, tak? Czyli my w Polsce mamy dostęp do serwisu tego sprzętu. Tak? Możemy zadzwonić tutaj w Polsce do przedstawicielstwa jednego czy drugiego producenta chińskiego, porozmawiać tam po polsku z polskim inżynierem, który wyszkolony przez azjatyckiego producenta wspiera nas, pomaga nam zintegrować oprogramowanie urządzeń z naszym oprogramowaniem, na przykład do obsługi abonentów i tak dalej, i tak dalej. To jest świetny sprzęt, który ma wszystkie zalety i jeszcze na koniec dobrą cenę. Tak? Teraz, jeśli ktoś nakaże nam eliminowanie tego sprzętu, bo ustawa zakłada, proszę państwa, to żeby wyjaśnić, możliwość wydania takiej decyzji administracyjnej, która nakaże eliminowanie z sieci telekomunikacyjnych całego sprzętu, na przykład jakiegoś określonego producenta. Czyli można sobie wyobrazić sytuację, że z powodu jakiegoś 5G, gdzie producent, nie wiem, może popełnił jakiś błąd, a może jakąś decyzją polityczną ktoś próbuje ich usunąć, może zamiast decyzji o usunięciu tego konkretnego urządzenia 5G, może wydać decyzję o usunięciu wszystkich urządzeń danego producenta. Może się to skończyć tak, że polskie małe firmy telekomunikacyjne używające światłowodów będą miały sprzęt akurat tego producenta i dostaną zupełnie przypadkiem, zakładam, że niezłośliwie, nakaz usunięcia tego sprzętu z własnej sieci. Teraz proszę sobie wyobrazić przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który przez 20 lat budował swój biznes, wydał wiele, wiele milionów na sprzęt azjatycki, a nagle ktoś mówi, to proszę teraz ten sprzęt usunąć i kupić sobie drugi. No proszę państwa, to wyeliminuje z rynku większość przedsiębiorców. Oczywiście, kiedy podajemy taki przykład administracji, słyszymy, ale przecież nikt tego nie chce zrobić. Tak? No, proszę mi wyjaśnić, jak to jest, że ktoś nie chce eliminować sprzętu chińskiego z rynku, ale tworzy ustawę, która będzie pozwalała to zrobić. No, jest to dla nas niespójne zupełnie i zagrożenie eliminacji naszych firm poprzez nakaz usunięcia z naszych sieci sprzętu azjatyckiego jest dla nas zupełnie realne. Jasne, no teraz już jest dla mnie wszystko zrozumiałe. Powiem szczerze, że nie wiedziałem do tej pory o tym. Panie prezesie, a czy wśród firm członkowskich Państwa Izby dostrzega Pan świadomość korzyści płynących z użytkowania internetu światłowodowego? Czy w tych strategiach marketingowych tych firm od Państwa pojawia się tego rodzaju przekaz skierowany do nas, obywateli, którzy są klientami technologii telekomunikacyjnych? Tak, staramy się ten przekaz oczywiście robić. Na pewno udało nam się przebić z informacją, że technologie światłowodowe to świetna jakość i wysoka przepustowość. Wydaje mi się, że ciągle zaniedbany jest argument o tym, że stosując światłowód zmniejszasz ilość szkodliwego promieniowania wokół siebie. Wydaje mi się, że ten argument jest jeszcze za słabo przez nas wykorzystywany i musimy nad tym popracować. To bardzo cieszy też z punktu widzenia tutaj naszych działań jako Instytutu Spraw Obywatelskich, które mają właśnie na celu w takim wymiarze oczywiście na ile nas oddolnie obywatelsko stać, żeby właśnie promować czy doceniać te technologie światłowodowe.
A spytam jeszcze, czy w tej chwili pracuje się nad jakimś standardem internetu mobilnego i czy jeżeli tak, to czy jaki on może mieć ewentualnie wpływ na sektor małych i średnich firm telekomunikacyjnych w Polsce? Czy szanowni Państwo, trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o rozwiązania mobilne, to właściwie tutaj te rozwiązania zdominowane zostały przez korporacje z obcym kapitałem i my właściwie jesteśmy z tego wyeliminowani. Nie z powodów technicznych, bo technicznie oczywiście moglibyśmy robić sieci z użyciem tych technologii, nawet lokalne, potem będąc, mając zrzeszenia takie jak na przykład jak nasze, wielu sieci lokalnych moglibyśmy nawet tworzyć ogólnopolskie usługi z użyciem takich lokalnych. Natomiast to jest też efekt pewnej polityki, tak? Nawet dostęp do częstotliwości radiowych, który jest podstawą używania tych technologii mobilnych, no w którymś momencie przemodelował się w taki sposób, że mamy jakby częstotliwość, na której możemy użyć technologii mobilnej, można kupić wyłącznie w skali ogólnopolskiej. No, wiadomo, że firma, która ma zasięg, nie wiem, gminy czy powiatu, nie jest w stanie zapłacić za częstotliwość na cały kraj, bo po pierwsze będzie ona zmarnowana, byłoby to też nieuczciwe wobec innych przedsiębiorców, a po drugie no koszty takiej zapłaty są takie, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie jesteśmy wyeliminowani całkowicie z tych technologii, więc technologie mobilne oczywiście są rozwijane. Ja tak jak powiedziałem na początku, przypomnę to, my nie jesteśmy zwolennikiem, przeciwnikiem technologii 5G. Technologia 5G co do zasady jest lepsza od 4G i uczciwie mówiąc, gdyby była właściwie zastosowana, to z racji jakości, z racji poprawy jakości protokołów, z racji poprawy jakości anten, które są bardziej kierunkowe, są tak zorganizowane, że sygnał do danego klienta idzie bardziej kierunkowo, tak naprawdę mogłyby spowodować zmniejszenie szumu radiowego. Bo w tych starszych technologiach mamy do czynienia z sytuacją, że jeśli mamy obywatela w takiej antenie sektorowej, proszę sobie taki wyobrazić, taki sektor 90 stopni i ta antena nadaje promieniowanie w całym sektorze. Jeśli mamy jakiegoś abonenta w tym sektorze 90 stopni, to sygnał nadawany do niego idzie w całej przestrzeni na szerokości 90 stopni. Tak? Nowoczesne anteny 5G ograniczają ten sygnał zdecydowanie węziej. Ten sygnał idzie tylko w kierunku tego abonenta, więc technologia jest generalnie bardzo dobra, nowocześniejsza i właściwie zastosowana mogłaby nawet spowodować zmniejszenie szumu radiowego. No niestety nie widzimy takiej tendencji, nie widzimy tutaj chęci wykorzystywania tych technologii, tych nowoczesności, tej nowoczesności w taki sposób. Raczej tutaj tendencje są zupełnie inne, obcina się zalety tej technologii, a tutaj mowa jest rzeczywiście o dużym szumie radiowym, odbieraniu właśnie klientów, promowaniu w jakiś sposób tych technologii radiowych, przez to odbieraniu klientów światłowodowych, przenoszenia zupełnie niepotrzebnie ruchu ze światłowodów na sieci komórkowe, czyli zwiększania tego no też szkodliwego promieniowania. Ale wracając do Pańskiego pytania, no tak, no są już opracowane standardy 6G, są już opracowywane koncepcje sieci siódmej generacji, więc tutaj oczywiście ośrodki naukowe cały czas ciężko pracują, są pomysły całkiem ciekawe na kolejne generacje, gdzie ma się pojawić już możliwość pozycjonowania odbiorcy w trzech wymiarach, nie tylko w dwóch jak 5G. W siódmej generacji tu projektuje się takie rozwiązanie tak zwanych nadajników mobilnych, czyli takie, które pojawiają się i włączają swój zasięg tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Tu wyobraźmy sobie na przykład koncert czy stadion narodowy, gdzie nagle w krótkim czasie pojawia się duża ilość użytkowników, wtedy nadajniki mogłyby się pojawić, zwiększyć moc i pracować przez czas koncertu czy meczu, a później odfrunąć czy wyłączyć się i wyłączyć to niepotrzebne
promieniowanie. Także tutaj technologie mobilne generalnie ciągle się rozwijają i one dają naprawdę duże możliwości. Natomiast kluczem, jeśli chodzi o szkodliwość, jest to, czy one są używane mądrze, czy nie. A niestety tutaj w Polsce nie widzimy w ogóle jakiejś tendencji do tego, aby zwracać uwagę na wykorzystywanie tych nowoczesnych technologii w tym kierunku, żeby było zdrowiej i lepiej, tylko niestety przeciwnie. Mhm. Niedawno pojawiły się zapowiedzi ogłoszenia przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji na sprzedaż częstotliwości 5G jeszcze przed końcem tego roku. Pan już o tym wcześniej lekko wspomniał. Czy pana zdaniem taki ruch wynika z uzyskania przez korporacje amerykańskie przewagi technologicznej i cenowej? Czy ich zabezpieczenia interesów na drodze prawnej? No niestety wydaje mi się, że to drugie. O przewadze technologicznej rozwiązań amerykańskich niewiele słyszałem. Ciągle znamy rozwiązania azjatyckie, które wydają się o klasę lepsze. Więc no mówiąc wprost, blokowanie tych rozwiązań azjatyckich sprawi, że, no, że będziemy mieć po pierwsze gorszej jakości sieć, po drugie droższą sieć, więc używanie jej będzie droższe. No bo jeśli na siłę z powodów politycznych mamy korzystać z rozwiązań gorszych jakościowo i droższych, no to efekty dla obywatela wydają się tutaj negatywne, więc tych korzyści nie ma. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia prawne, no to rzeczywiście tutaj widzimy już w kolejce powrót do tych ustaw, o których mówiłem, czyli rozwiązań prawnych, które zabezpieczą prawnie interesy rozwiązań, no powiedzmy w skrócie nieazjatyckich. Czyli dużych zagranicznych korporacji. Rozumiem, że amerykańskich. To ostatnie pytanie, panie prezesie. Może jeszcze jedno w przedostatnim, bo o to, o czym rozmawiamy, to kwestie mobilności czy światłowodów, to one chyba mają wpływ, te kwestie, na infrastrukturę krytyczną naszego państwa, na cyberbezpieczeństwo. Ja pytam w kontekście tego, co się dzieje aktualnie za wschodnią granicą na Ukrainie. Co tutaj jest ważne z punktu widzenia, powinno być ważne z punktu widzenia naszego państwa i losu nas, obywateli? Tu chciałbym zwrócić na uwagę na kilka zagadnień. Pojęcie bezpieczeństwa jest niezwykle szerokie i rozmawiając o bezpieczeństwie możemy rozmawiać o bardzo wielu różnych aspektach tego bezpieczeństwa. Ja pozwolę sobie poruszyć na początku dwa zagadnienia. Pierwsze to jest narodowość sieci. Otóż, proszę Państwa, ostatnio niezwykle dużo mówimy w telewizji o narodowości sieci gazowniczej, tak, o tym, że gazociągi są własnością jakiegoś państwa, a jakiegoś nie są. Bardzo dużo słyszymy o narodowości sieci energetycznej. Tak? Podobny problem. Kto jest właścicielem elektrowni, kto jest właścicielem sieci energetycznych, czy nasz kraj, czy nie nasz kraj. Natomiast wszyscy pomijają milczenie narodowość sieci telekomunikacyjnej. Wszyscy udają, że to nie jest problem. Tak? A to jest problem, proszę Państwa, dokładnie taki sam. Tak? Naszym zdaniem posiadanie w Polsce polskich przedsiębiorców, którzy budują sieci telekomunikacyjne, jest z punktu widzenia bezpieczeństwa cyfrowego zbawienne dla tego kraju. Tak? Teraz sytuacja, w której potężne środki unijne na budowę infrastruktury w Polsce daje się korporacjom z kapitałem zagranicznym, no to jest to skrajne zakłócenie, zmniejszenie bezpieczeństwa cyfrowego Polaków. Tak? My po prostu przekazujemy obszar infrastruktury telekomunikacyjnej w obce ręce. Robimy to świadomie, z premedytacją i jeszcze w ogóle nie musimy tego robić i wszyscy udają, że tego nie widzą. Tak? Gdyby potężne pieniądze na budowę w tej chwili, na budowę sieci gazowniczej zostały dane, nie wiem, ja już nie mówię we własność przedsiębiorców rosyjskich, ale nawet niemieckich, francuskich, hiszpańskich, to na pewno cały kraj by o tym mówił, tak? Rząd chwali się, że buduje polską sieć gazowniczą, polskie magazyny gazowe, polskie gazoporty, tak? I tym się szczycimy. Natomiast tak samo jest z budową polskiej elektrowni atomowej w Polsce, tak?
podkreślamy tą polską. A jeśli chodzi o telekomunikację, to pieniądze z Unii Europejskiej, które możemy dać polskim przedsiębiorcom, z jakiegoś powodu dajemy właśnie Niemcom, Francuzom, Hiszpanom i wszystkim innym. No na szczęście nie Rosjanom, proszę Państwa, aż tak źle nie ma. Natomiast ten fakt, że te środki są tak kierowane, że preferują duże firmy, które co do zasady są raczej z kapitałem zagranicznym, jest dla nas kompletnie niezrozumiały i niebezpieczny, proszę Państwa. To zmniejsza bezpieczeństwo cyfrowe Polaków i o tym nikt nie mówi. To jest argument numer jeden. Teraz jest jeszcze drugi argument. Przy wojnie w Ukrainie okazało się, że pomimo celowych ataków również na węzły telekomunikacyjne, okazało się, że internet w Ukrainie dalej działa. W bardzo wielu miejscach oczywiście to nie jest takie łatwe, ale w ogromnej części, w ogromnej większości internet działa. I teraz nie wszyscy wiedzą dlaczego, proszę Państwa. Otóż dlatego, że w Ukrainie struktura operatorów jest podobna jak w Polsce, czyli jest bardzo dużo lokalnych, małych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ukraińskich przedsiębiorców, tak? To są małe, lokalne firmy, które po pierwsze działają lokalnie, czyli potrafią zestawić się ze światem w bardzo wiele sposobów, w wielu kierunkach, w wielu nawet technologiach i nie jest łatwo to odciąć od reszty sieci. Natomiast wewnątrz, od swojego węzła w jakimś mieście w Ukrainie, no, mają służby, które pracują wewnątrz tego miasta, to miasta świetnie znają, to są technicy, którzy mieszkają w tych miastach, znają swoje miasta, znają swoją infrastrukturę i w razie awarii natychmiast ją naprawiają. Tak? Okazało się, że proszę Państwa, ta lokalność w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnych ma ogromną wartość. Wartość ma również to, czego proszę Państwa tak naprawdę uczy się w książkach o informatyce od bardzo, bardzo wielu lat i co dalej, czego dalej się uczy na uczelniach, czyli że siłą niezawodności sieci jest jej rozproszenie. Tak? Czyli jeśli rozpraszamy sieć, mamy wiele węzłów i bardzo wiele połączeń między nimi, to uszkodzenie takiej sieci jest bardzo trudne. Jeśli natomiast mamy do czynienia z siecią jednego wielkiego operatora, która jest scentralizowana, ma centrum zarządzania w jednym mieście, z tego miasta pojedyncze kabelki idą do innych miast, to uszkodzenie takiej sieci jest niezwykle łatwe. Dlatego tutaj znów okazało się, że ta wojna pokazała siłę rozproszenia sieci i siłę lokalności, siłę tego, że ci przedsiębiorcy w okresie wojny naprawdę często pod ostrzałami kul naprawiają te własne sieci. Nie tylko dlatego, żeby ratować własny biznes, ale dlatego, że się naprawdę utożsamiają ze swoimi sąsiadami, z którymi żyli przez wiele lat, którymi żyją ciągle i dla ich dobra, dla potrzeby zaspokojenia ich informacji wiedzą, że warto się narazić, żeby ratować miasto swoich sąsiadów, swoich przyjaciół, z którymi się mieszka. To ma ogromną wartość, proszę Państwa. Dlatego wydaje nam się, że ta wojna rzeczywiście pokazuje, że to, co my robimy, przedsiębiorcy polscy, lokalni, rozsiani po świecie, zostało zauważone jako wartość. No tak sobie, jak Pan mówił, tak sobie pomyślałem, że gdybym miał zacząć jeszcze raz ten wywiad, to chyba bym zaczął od tego, bo to, co Pan powiedział, było bardzo, bardzo mocne. Panie Prezesie, ostatnie pytanie. Pan już o tym wspomniał przez moment, ale ja to zaakcentuję na koniec. Dlaczego dzisiaj w debacie publicznej, w mediach, czy to prywatnych, czy publicznych, państwowych, no, nie słyszymy takiego głosu za często, albo w ogóle takiego głosu, który Pan dzisiaj prezentuje? Nie wiem tego, Panie redaktorze. Wydaje mi się, że jednak media bardziej zainteresowane są tymi tematami, które wychodzą gdzieś z administracji, z tych tematów takich, które już gdzieś ktoś polityczny podniósł, a później inne media je kontynuują. Nasz temat jest słaby medialnie i jest zły politycznie, ponieważ, no tak jak mówiłem, my czujemy się jednak dyskryminowani przez polskie państwo. W związku z tym na pewno od strony politycznej ten problem nie wyjdzie. To po pierwsze. Po drugie, trzeba sobie też powiedzieć, że nas jest w kraju kilka tysięcy lokalnych przedsiębiorców, a to jest liczba zbyt mała, żeby zbić na nas kapitał polityczny.
Więc od strony tych mediów, które zaczynają swoje przekazy od ważnych zagadnień politycznych, no my nie mamy szansy się przebić. Rozumiem, dobrze. To w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Karol Skupień, prezes zarządu Krajowej Izby Komunikacji Internetowej. Dziękuję bardzo, panie prezesie, za rozmowę. Bardzo dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.